Jedziemy do mechanika obejrzeć czerwonego Fiata, jak postępują prace, czy silnik jest w dalszym ciągu na podłodze, czy może już jest blok włożony, tego nie wiem. Dowiemy się już za kilka chwil. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że w Tajlandii również jest bardzo dużo deszczu. Kilka dni temu też była powódź. No, to normalnie powinno widać być grunt na ziemi. Tam widać, że z drugiej strony no, jest niedaleko do wylania. Wczoraj było o wiele mniej, no, ale w nocy last night it was all night rain. Też padało w zeszłą noc dosyć mocno, no, ale tu jeszcze jest trochę rezerwy. Kilka dni temu, czy tydzień temu, 200 km stąd też dosyć mocne powodzie, tak jak w Polsce. Wiele ludzi potraciło swoje domy. Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich w Polsce, a wy trzymajcie kciuki za wszystkich tu w Tajlandii poszkodowanych. Not popular engine now, very old. In the 40, is it why you fly such a hatch? Mówisz, po co mi ten śmietnik? No. Polski Fiat. Teraz może pogadamy trochę o silniku. Zobaczmy sobie komorę silnika. No spoko, nie? Tak to jest z tymi gruzami. You can tell that we want to open the Polish Museum in Phuket. He hit the pilot. He said he has to manage all electricity line. It's strasznie. I have the book with the electronic scheme. He said he has to adjust something. Yeah. He has to modify. I know. Się zaczyna rzeźba. Tak wygląda silnik śmieciu. Dobrze jest. Tu jest lewa łapa, tak? Z tej strony niestety jest wyłamana. No i trzeba będzie to pewnie jakoś pospawać albo coś ogarnąć, żeby się silnik trzymał dobrze budy. Tutaj można pracować. Narzędzi mnóstwo, podnośnik, nie pada, maszyn jest sporo, Budda czuwa. Where? Where? Poland. Nie. Zakopane. Zakopane. Polish Mountain. Wieści są dobre i wieści są mniej dobre. Dobre są takie, że no faktycznie już mam nadzieję za kilka dni do końca tego miesiąca uda się uruchomić silnik. No, pośmialiśmy się trochę z panem mechanikiem, że są jeszcze dwa w kolejce. Powiedział, że nigdy więcej nie dziękuję. W ciągu 2 tygodni, jak tutaj samochód stał u niego, to zdążył zrobić 20 innych. No ale tak to właśnie wygląda przy kapitalnym remoncie silnika. Generalnie tam też dużo było mowy o tym, że no, jest rzeźba w kablach. To oczywiście nic nowego tutaj w Azji. Ale że to gdzieś zostawimy sobie na później. Najpierw główny fokus to odpalamy. Chciałem wam powiedzieć, że od ostatniej akcji, kiedy zagrzał się na maksa kompresor w Polonezie, nie tknąłem w nim prawie nic. Nie, przepraszam. Tknęliśmy kilka rzeczy i nawet może będę w stanie za chwilę zaprezentować. Gwoździa do trumny dobił Fiat, a tak naprawdę ja sam dobiłem gwoździa do trumny. Ponieważ, gdyż aczkolwiek Fiat czekał na części z Japonii, w Tajlandii jeszcze musiałem poszukać takich małych pinów, które blokują. Ja to jestem taki mało techniczny. Jest obudowa, wchodzi. No i słuchajcie, ten stary, który był nieszczelny, to już 2-3 razy go przecież wyciągałem i patrzyłem, co tam się dzieje. Zamontowałem ten nowy. Kręcę kluczem, kręcę od spodu, leżę pod Fiatem. No żeby tędy jeszcze po zewnętrznej stronie nie wyciekało. To jeszcze lekko dociągnę. No i tak oczywiście dociągnąłem, że urwałem śrubę. Tak więc, no Fiat nie może jeździć.
Nie mam podnośnika, dostęp jest od spodu. Wezmę sobie wiertarkę, małe wiertełka i spróbuję to rozwiercić. No ta śruba tak się waliła praktycznie na równi, więc no nie ma tam się do czego przytwierdzić. Zniechęciło mnie to na cały tydzień, naprawdę, uwierzcie mi, po tym co się ostatnio zadziało. A propos tego, co w komentarzach pisaliście, posprawdzałem, faktycznie on może jeździć na 91, nie będzie problemem. I ja sobie tak teraz w ogóle pomyślałem, słuchajcie, że ostatnio dwa razy go zatankowałem na Shellu i tam jest 9.5, ale premium. I on może po prostu dostał też za mocne to paliwo, że on tak kurczę strzela. To jest jedna rzecz, nie wiem, będę to rozkminiał. Dwa, też trochę poczytałem, znalazłem fajną stronę w ogóle na temat gaźnika, jak go tam posprawdzać, więc jak wrócimy tutaj koniec października, to się za to zabiorę. Co do Poloneza, Mr. Polonez, Mr. Polonez. Tak więc co my tu mamy? Mamy Poloneza. Problem mamy z kompresorem. Dzięki za też trafne komentarze o masie. Ja już się przykręciłem. Nie uwierzycie, że ta masa miała tutaj luz. W sensie można było sobie spokojnie obkręcić te przewodziki. To idzie do wiązki, więc mam nadzieję, że tu już jest jeden temat ogarnięty. Poluźnimy pasek, odkręcę ten kompresor, wyciągnę go, zobaczę jaka tam jest wersja tego kompresora, w sensie jaki model. Wiecie dlaczego chciałbym, żeby to się jeszcze udało w tym tygodniu, żebym znalazł czas i chęci, ponieważ przez półtorej miesiąca jak mnie tu nie będzie, to będę mógł sobie poszukać tego kompresora gdzieś na internecie. Jak ogarnę kompresor, no to wtedy udajemy się do mechaników, do których nie dojechałem ostatnio. Zrobimy te sworznie wahacza. Ktoś tam mówił, żeby też porobić całą wiązkę od zera. No na razie nie będę tego robił. Staram się dojść po kablach, gdzie co idzie, ale na razie jest w miarę spoko. Palone wycieraczki, spryskiwacze ostatnio. No tam jest ten guzik na kolumnie kierowniczej, ale no nie będę w tej chwili, słuchajcie, zabierać się za wszystko pomalutku. A jeżeli uda się tym samochodem dojechać kiedyś do Polski, to gwarantuję, że wtedy są dwie opcje. Albo po prostu jak jest, pójdzie do tego muzeum Weny, a jeżeli miałbym go kiedykolwiek zabierać z powrotem do Tajlandii, to mu zrobimy wtedy naprawdę porządny remont w Polsce. Zacząłem patrzeć na wycieraczkę, która nie działała i teraz już powinna działać. Wycieraczki i spryskiwacze muszą być w samochodzie. A spryskiwacze sprawdzałeś? Mówię, spryskiwacze jak talar! No to nie wiem, czemu nie odpali. A jeżeli muszą być też spryskiwacze, to tutaj był przerwany wężyk. On taki dosyć stary i sztywny. Wyciągnąłem z tej strony. Niestety nie udało się wyciągnąć spryskiwacza tak, żeby razem z wężykiem delikatnie wyszedł, bo żebym sobie od razu podpiął drugi, przyciągnął. Mam tutaj taki nowy już wężyk i tam próbowałem za dwa razy go przełożyć i trzeba będzie trafić do dziurki. Czytałem, że to jest dosyć mozolna praca dla jednych, komuś udało się za drugim razem. Mnie się nie udało, ale to wiecie, takie wyposażenie, które mnie będzie cieszyć, że będzie działać, nie? Będzie spryskiwać, będzie wycieraczka, czego więcej chcieć od tego samochodu. Doszedłem do tego, że ten biały kabel to jest plus na pompę. Więc go sobie rozciąłem, tutaj kupię zaraz jakiś włącznik, żeby móc tą pompę wyłączać i włączać. Ewentualnie jeszcze zrobię jakiś włącznik, odcięcie wtedy tej pompy z przodu. Chodzi o to, że jak wiecie, testowałem sobie w tej chwili rzeczy, które powinny się włączać po zapłonie, żeby ta pompa nie chodziła, nie pompowała, nie zajeżdżała akumulatora i w ogóle po to tak. Także tyle na razie, jeżeli chodzi o te nasze dwa kochane złomki. Bardzo się cieszę, że jesteście, przybywa nam ciągle subów, bardzo fajna oglądalność i przede wszystkim świetne komentarze. Mega dzięki za wszystkie dobre rady. Ja sobie to czytam, nawet jak czegoś nie wezmę za pierwszym razem do serca i się nie zastosuję, to zawsze za drugim albo trzecim gdzieś to trafi. Zobaczcie, jaki piękny Mercedes. Nie wiem, który to rocznik i co to za model. Z daleka wyglądał bardzo ładnie, ale jak już zaczniemy się przyglądać z bliska, no uszczelka jeszcze nie najgorsza, ale w środku po prostu zapuszczony dramat. Chromy, wszystko pordzewiałe. A tu mamy riksza. A jesteśmy w kawiarni na Phuket, która również i w sumie chyba głównie zajmuje się hodowlą różnych zwierząt i tym, że można przyjść i sobie je nakarmić, poobcować ze zwierzakami.